No dobra, dziękuję kolego, jednak dojechałem. Zastępstwa nie będzie. Jestem. Plan Scan Questions numer 6. Zaczynamy. Nazywam się Majo Kucharski, a to program, w którym odpowiadam na wasze pytania. Ale dawno mnie tu nie było, co? Jest was na kanale jakieś 200 osób więcej, dlatego powiem wszystkim nowym widzom. Oglądając dowolny materiał na kanale, możecie pod odcinkiem zostawić pytanie, zaczynając od P, S, Q. A najlepsze pytania pojawiają się tutaj, w odcinkach Plan Scan Questions. 13 pytań od moich widzów. Zaczynamy. I pierwsze pytanie od Piotra Keplina, które pojawiło się pod odcinkiem Plan Scan Salatino. Skąd mieliście lateksy i kto był odpowiedzialny za ich ogarnięcie? No to zapytajmy osoby, która była odpowiedzialna za te lateksy. Halo, halo, łączymy się z domem Marioli. Mariolu, witaj w programie. Cześć, jestem charakteryzatorem, natomiast bardzo często zajmuję się również kostiumami. Tak właśnie stało się przy tym projekcie. Kombinezony lateksowe, które były użyte, były zakupione w internetowym seksshopie jako damska odzież erotyczna. W związku z tym wymagało to troszeczkę pracy ode mnie przy dopasowaniu ich do aktorów, już bezpośrednio na planie. Na szczęście wcześniej zrobiłam przymiarki, w związku z tym wiedziałam dokładnie, co będzie do poprawy i czy muszę te poprawki wykonać wcześniej, czy wystarczy je zrobić na miejscu. I to właściwie tyle. Chyba odpowiedziałam na całe pytanie. Pa! Normalnie strojami zajmuje się kostiumograf. To on jest odpowiedzialny za to, żeby wymyśleć, w jaki sposób będą ubrani aktorzy. A potem projektuje te stroje, które szyte są na zamówienie, lub po prostu robi tournée po sklepach z odzieżą i wszystko składa do kupy z istniejących już ciuszków. Jeżeli roboty jest dużo więcej, dodatkowo pomaga jej garderobiana. Jeżeli jesteście ciekawi innych zawodów na planie, koniecznie zobaczcie plan w pigułce. Czasami na planie pojawia się dużo więcej strojów do wyboru, po to, żeby jeszcze dopasować wszystko w trakcie trwania planu zdjęciowego. Ciuchy, których nie używamy, zazwyczaj udaje oddać się do sklepów. Ale tym razem z lateksami to nie przeszło. Ciekawe dlaczego. Szał, faceci w lateksie, no szał, no. Pytanie numer 2. Majo, zrealizowaliście dla jakiegoś projektu zdjęcia za granicą? Jak tak, to gdzie? Jak nie, znaczy to, że Polska jest wystarczającym krajem dla pysznych ujęć? Kiedy film pełnometrażowy? Pozdro! No, Radku, w tym pytaniu było więcej ekspresji niż w całej karierze Maćka Zakościelnego. Oczywiście mieliśmy jakieś pojedyncze przypadki zdjęć za granicą, ale zazwyczaj obsługujemy polskich klientów, więc kręcimy w Polsce. Ja sam na przykład mogłem zrealizować niesamowity projekt o nazwie Po drodze do Salala i miałem możliwość wybrania się na 2 tygodnie do Omanu. Innym razem, lata temu, trzeba było nagrać reklamę spodni zimowych wczesną jesienią, więc znalazł się budżet na to, żeby polecieć do Włoch w Alpy. Ale nie zawsze z sianem jest tak dobrze, więc przeważnie kręcimy w Polsce. I kiedy ma być zima, jak w naszej reklamie dla firmy Adar, to po prostu załatwia się sztuczny śnieg. A kiedy ma być lato kręcone zimą, to wpada się do studia na Greena. A, kiedy film pełnometrażowy. To brzmi dumnie i fajnie, ale film metrażowy to naprawdę spory wydatek. A trzeba pamiętać o tym, że film fabularny nie zawsze się zwraca. Więc póki co na niego ciułamy. Pytanie numer 3, które pojawiło się pod odcinkiem Plan Scan Hafik. Piotr Kupczak pyta, ile do setki ma tu ładne Subaru z 1.48? No to zobaczmy to Subaru z 1.48. Sprawdźmy więc, ile osiąga do setki. I uprzedzam hejterów, materiał powstał przed końcem świata. Ja naprawdę siedzę w domu i polecam wam to samo. Sprawdźmy to Subaru. To jest Piotr, właściciel Subaru. Cześć wszystkim. Co masz za autko, Piotrek? Subaru Impreza z 1998 roku. Ile ma koni obecnie? Hamowane 224 przed remontem. I co? Ile myślisz, że będzie? Chciałbym, żeby było to, co mówi fabryka. Te 6 tam 1 chyba. 6, 1 do setki, tak? Fajnie by było. 3, 2, 1, go! Brawo Piotrek, masz te 6 sekund. Pytanie numer 4 od Lucio Jumper.
Pytanie o etap preprodukcji. W jaki sposób przewidujecie, ile czasu zajmie Wam zrealizowanie ujęcia? Zdradźcie, w tej kwestii kierujecie się jakimiś uniwersalnymi, sprawdzonymi zasadami, wedle których jesteście w stanie w miarę dokładnie określić czas potrzebny do przygotowania i zrealizowania danego ujęcia, a co za tym idzie, całej produkcji. I to jest bardzo fajne pytanie. I niestety odpowiedź na nie nie jest taka prosta, ale zapytajmy parę osób. Szacowanie czasu, który potrzebujemy na zrealizowanie całej produkcji, wymaga od nas przede wszystkim doskonałej znajomości scenariusza, rozłożenia tego scenariusza na sceny, a scen na ujęcia. Bardzo ważnym elementem jest dokumentacja. To właśnie po niej możemy porozmawiać z członkami naszej ekipy i ustalić, ile czasu zajmie im przygotowanie poszczególnych elementów danego ujęcia, danej sceny. Czyli na przykład zbudowanie dekoracji, ustawienie świateł, ustawienie kamery i całego osprzętu z tym związanego. Planowanie czasu trwania samych ujęć to przede wszystkim czas na to, aby odbyła się próba aktorska, próba kamery, próba świateł. To także czas na duble. Pomiędzy dublami czas na komentarze i rozmowy z reżyserem, a także na poprawki make-upu, kostiumów, scenografii oraz przywrócenie tego wszystkiego na tak zwaną pozycję pierwszą, czyli pozycję wyjściową. Nie możemy też zapominać o ważnych przerwach technicznych i socjalnych. Miejsce i czas na posiłek, na obiad. A jeśli już o takich socjalnych i czysto ludzkich rzeczach mowa, pamiętajmy, że zwykle jesteśmy dużo bardziej energiczni w pierwszej połowie dnia, a zatem planujmy te trudne ujęcia na początek, a te łatwiejsze zostawmy sobie zawsze na koniec dnia zdjęciowego. Każde planowanie powinno bazować na naszym doświadczeniu oraz wyobraźni. Róbmy to ostrożnie i zawsze zakładajmy sobie jakiś zapas czasu na nieprzewidziane sytuacje. Uważam, że nie ma uniwersalnej zasady, czy też metody na to, ponieważ to wszystko zależy od specyfikacji ujęcia, czy jest to detal, czy jest to plan amerykański, czy totalny, czy z ogromną ilością statystów, scenografii, czy też efektu specjalnej, blue screen, green screen. Na pewno jest to kwestia decyzji operatora z reżyserem, jak oni do tego podchodzą. Wszystko jest kwestią rozplanowania. Są dokumentacje, są oglądane obiekty i na podstawie tego operator wraz z reżyserem jakby podejmują decyzję, ile czasu można przeznaczyć na dane ujęcie w scenie. Ja bym podszedł trochę do sprawy na odwrót, to znaczy od tego, że mamy ograniczony jakiś określony budżet, wiemy, jaki mamy zrealizować materiał, wiemy, że mamy do dyspozycji jeden dzień zdjęciowy, wiemy, co mamy do zrobienia. Trzeba to podzielić i po prostu dostosować się w produkcji do tego czasu, który mamy. I to już na planie będziemy musieli się zmieścić w tym wyznaczonym czasie albo po prostu z czegoś rezygnować. Mój ulubiony sposób to jest, kiedy widzę, że na planie brakuje nam czasu, podchodzę do majoneza i mówię, z którego ujęcia będziesz chciał później zrezygnować. I on się wtedy bardzo cieszy i pracuje szybciej. Tak więc jak słyszysz, niestety musimy oprzeć się głównie na doświadczeniu. Grupy filmowe choćby na fejsie są pełne dobrych kierowników planu i produkcji. Być może warto wspomóc się kimś i zbudować z nim wiarygodny call sheet, czyli plan pracy. Użytkownik XX Lodomir XX, tak to jest jak się używa jednego konta na YouTube i RedTube, Lodomir pyta, ile Ci zajmuje czasu takie nagrywanie i montowanie vlogów oraz nagrywanie reklam? Czy otrzymam koszulkę? Sąsiad pozdrawia. A to sąsiad jest. To ja z tym RedTube'em żartowałem. Sąsiad. Ale wracając do pytania. Co do reklam, od momentu, kiedy zaczynamy rozmawiać z klientem, do momentu, kiedy wydajemy reklamę, mija przeważnie jakieś 3 miesiące czasu. Jeżeli reklama jest skomplikowana, czyli miesiąc na spisanie umowy, wymyślenie koncepcji, całą preprodukcję, potem kilka dni zdjęciowych, a reszta czasu to postprodukcja. A co do vlogów, to taki typowy odcinek Plan Scan to jakieś 4 dni roboty po nocach, więc około 30 godzin montażu. Ale warto, co? Lodomirze, nie wiem, czy otrzymasz koszulkę w tym odcinku, ale podejdź do mnie po kwarantannie, to jakoś się dogadamy. Michał Krupa pyta, interesuje mnie, kto był pomysłodawcą, autorem takiego dziwnego scenariusza. Reklama w reklamie? Michał pyta oczywiście o reklamę Salatino. Zapytajmy więc dwójki autorów tego pomysłu. Robert i Mateusz. Pomysłodawcą reklamy Salatino był Robert Widomski, który już 2 lata wcześniej wymyślił koncepcję, która polegała na tym, że ekipa filmowa próbuje zrealizować reklamę danego produktu, no i nie wychodzi jej to za bardzo, ponieważ reżyser jest trochę ekscentryczny.
Natomiast okazuje się, że kręcąc tą reklamę, ekipa sama dochodzi do wniosku, że ten produkt jest bardzo dobry. Z Salatino historia jest taka, że tak naprawdę ten klient na samym początku chciał bardzo prostą reklamę typu sałatka opowiedziała dobry dowcip, do którego aktorka się uśmiecha. A doszedłem do wniosku, że trzeba zrobić coś fajniejszego. Zresztą po spotkaniu z klientem wyszło, że chcą coś bardziej hardkorowego. I szczerze mówiąc, jest to koncepcja, która u nas była parę razy klientom przedstawiana. Natomiast dopiero firma Graal doceniła ją i postanowiła przekuć ją na konkretny scenariusz. Skąd się wziął pomysł na taką reklamę? Doszedłem do wniosku, że będąc na planie filmowym, ekipa filmowa tak naprawdę nie wie, co kręci. Nie zna produktu, nie zna zastosowania, więc padłem na pomysł, że fajnie byłoby, gdyby ekipa filmowa spróbowała zjeść, zastosować ten produkt. Stąd się wziął pomysł reklamy w reklamie. Dalsza część, czyli lateks, to już jest Mateusza pomysł. Co ciekawe, w pierwszej koncepcji nie było motywu, w którym ekipa na samym końcu ląduje w lateksie. To jest rozwiązanie scenariuszowe, które powstało już bezpośrednio dla reklamy Saratino. I pytanie siódme od Wonder Art Film, który już dostał naszą koszulkę. Ale jak widać, niektórzy nie robią tego tylko dla nagród. Można? Wonder pyta. Uwaga, dociekliwe pytanie. Czym jeździ właściciel Mowa Film? Czym jeździ prezes Mowa Film, czyli Mateusz Jemył? Mateuszu, pokaż to swoje Lamborghini. Jeżdżę od 5 lat Hyundaiem iX35, rocznik 2015, silnik 1.6, czyli to jest taki samochód, że jak jedziesz 80 na godzinę i wciśniesz gaz do dechy, to 5 sekund później dalej jedziesz 80 na godzinę, ponieważ nie ma on za grosz przyspieszenia. Ale ma dość duży tył, co sprawia, że ten samochód często w filmie wykorzystujemy jako tak zwaną kamerówkę. Czyli ładujemy do tyłu wszystkie case'y i tak zawozimy je na plan. Powiem wam jeszcze jedno. Otóż samochód jest oznaczony Mowa Film poprzez taką śmieszną magnetyczną naklejkę. Natomiast szczerze odradzę wam używanie takiej naklejki, ponieważ jak sami widzicie, po jakimś roku używania zostawiła ona trwałe ślady na lakierze, które nie są już do wyratowania. Wydaje mi się też, że określenie, że jeżdżę tym samochodem, jest trochę na wyrost, ponieważ biuro mam od domu jakieś 1,5 kilometra, w związku z tym jeżdżę nim tylko do pracy i z powrotem, a potem samochód jest dostępny dla całej ekipy, która od jakiegoś roku jeździ tym samochodem zdecydowanie więcej niż ja. Ależ nam się program motoryzacyjny tu zrobił, panie! Pytanie numer 8 od Pawła Brzezina. Jak wygląda proces tworzenia takiej scenografii od zera? Kto ją buduje? Jakie wizualizacje potrzebuje taka ekipa? Ile to kosztuje? Maja, Ola i Piotrek to nasi autorzy scenografii w wielu projektach Mowa Film, więc zapytajmy ekspertów. Podstawowym etapem przy tworzeniu scenografii reklamowej bądź filmowej jest zetknięcie się scenografa ze scenariuszem. Dołączam do projektu na etapie, w którym jest już gotowy scenariusz. W pierwszej kolejności zawsze robię ustalenia z klientem, które kończę zbudowaniem moodboardu, czyli takich zbiorów inspiracji, kolorów, obrazków, designu, konkretnych produktów, które nas inspirują i które pozwalają osiągnąć dany styl, który będzie przewodził danej reklamie. To jest taki etap, gdzie wszyscy dzielimy się naszymi wyobrażeniami odnośnie tego, jak projekt ma wyglądać. Czytamy wspólnie scenariusz, no i zawsze go kończymy akceptem, najlepiej mailowym. Pierwszym etapem jest podjęcie decyzji, gdzie znajduje się nasz plan filmowy. To decyzje producencko-reżyserskie, czy pracujemy w plenerze, w prawdziwym lokalu adaptowanym do zdjęć, czy budujemy scenografię w studiu. O, na przykład z Gnieciaka cała scenografia została zbudowana od zera. Mi oczywiście największe pole działania daje ten ostatni wariant, wtedy mam wpływ na wszystko. W projekcie Salatino wynajęliśmy halę zdjęciową, w której rzeczywiście scenografia była budowana od zera. Co składa się na finalny projekt? Zbiór techniczny, rzuty, przekroje, detale, które pomogą nam przy budowie scenografii. Wizualizacje, najczęściej wizualizacje 3D, kolaże, często animacje. Załączam od razu wycenę w dwóch wersjach, bardziej biednej i bogatej. Scenografię najczęściej buduje dedykowana temu ekipa technicznych, bądź dyżurnych, na bazie rysunków technicznych lub wykonanych wcześniej projektów 3D. Mi do takiej budowy potrzebny jest dobry kierownik budowy dekoracji i tutaj naprawdę stawiam na doświadczenie, dlatego że doświadczony kierownik budowy zużywa mniej materiału,
mieści się w terminach, dobrze dobiera swoich współpracowników i przede wszystkim wykonuje wszystko tak, jak jest w projekcie. Kosztorys będzie zależał od bardzo wielu czynników. Ile ludzi potrzebujemy do tego? Czy potrzebujemy budowy dekoracji? Czy potrzebujemy rekwizytora? Czy potrzebujemy dekoratora wnętrz? Bardzo ważną rzeczą na tym etapie jest dobór rekwizytów. Często również budowanych od zera. W projekcie pilot głównym rekwizytem był pilot, który był stworzony od zera. Budowa ścianek z oknem, z podłogą, z malowaniem i stapetowaniem może zmieścić się od 2 do 7-8 tysięcy. Wszystko zależy, ile można materiałów mieć z recyklingu, ile rzeczy kierownik budowy ma na stanie i jakimi materiałami na dobre dysponuje dane studio. Sam scenograf najczęściej nie zajmuje się budową, tylko prowadzi regularne kontrole nad tym, jak praca jest wykonywana. Następny etap to są rekwizyty i meble i tutaj scenograf też najczęściej samemu ich nie nosi i nie wozi. Pracuje z rekwizytorem albo z asystentem po prostu. Im więcej doświadczenia i sprytu ma się ze załatwieniem mebli i rekwizytów, tym więcej można na tym zaoszczędzić. Można bardzo dużo rzeczy pożyczyć, można także dużo rzeczy kupić i zwrócić. Scenograf jest odpowiedzialny za opiekę na zdjęciach, nad swoją scenografią. Zadaniem jest ciągłe czuwanie nad nią i doglądanie i ustawianie jej tak, aby w konkretnych kadrach i ujęciach prezentowała się jak najbardziej estetycznie i pomagała się wybić produktowi. Czasem polega głównie na dekorowaniu, jak w przypadku ultraplasteliny, gdzie zostaliśmy w zasadzie gotową rodzinną przestrzeń, którą wystarczyło podkręcić pod kątem głównych bohaterów reklamy. Praca na lokacji jest odrobinę inna. Odpada nam budowa takiej scenografii, za to wszystkie zmiany w kolorach, w meblach itd. muszą być zatwierdzone przez właściciela obiektu. Przydaje się bardzo dokładne zabezpieczenie podłóg i narożników ścian oraz ubezpieczenie, bo zniszczenia potrafią trochę kosztować. Bardzo ważne jest to, żeby doświadczeni ludzie demontowali meble i rzeczy i poprawnie je zabezpieczyli, no bo dzięki temu można właśnie oszczędzić i dużo rzeczy zwrócić. Pytanie numer 9 od Leona. W jakim programie robicie animacje rozmieszczania lamp i kamer? Leonie, bardzo dziękuję, że o to pytasz, a dodatkowo bardzo cieszę się, że doceniasz tę animację. Wiem, jak fajne jest to dla wszystkich autorów zdjęć, którzy mnie oglądają. Niestety nie istnieje żaden software, który odpowiada wyłącznie na to, więc trzeba było się trochę napracować. Nasz komputerowy magik z firmy Mateusz Chamrowski stworzył te wszystkie grafiki, które używam w animacjach. Następnie wrzucił to wszystko do programu Adobe After Effects, nauczył mnie mniej więcej, jak z tego korzystać i takim oto sposobem zacząłem być twórcą tych animacji. Czyli odpowiadając na Twoje pytanie, Adobe After Effects. Jeżeli poprosisz kogoś, kto ogarnia Aftera do pomocy przy pierwszych krokach, następne kroki nie powinny być już takie trudne. I pytanie numer 10 od Piotra Raksimowicza, które pojawiło się pod PlanScan Salatino. Dlaczego zbliżenie na sałatkę było nagrywane w 100 klatkach na sekundę, a nie w 25? Po co slow-mo, jak scena statyczna jest? Dobre pytanie. Najlepiej, jeżeli odpowie na nie autor tych zdjęć, czyli Michał Jaskulski. Halo, halo, Michale, witam Cię w programie! Hej, pozdrawiam Was z kwarantanny w Warszawie. Więc odpowiedź jest bardzo prosta. W rzeczywistości ujęcie było dynamiczne. Maja po prostu wmontował w making of ujęcie naszego podglądu, kiedy przygotowywaliśmy się do ujęcia. W tym ujęciu, które finalnie miało wylądować w reklamie, można było zobaczyć łyżeczkę z sałatką, która była unoszona z ponad puszki. A takie ujęcia foodowe zawsze się kręci w slow motion. Zresztą to slow motion, które my tutaj używaliśmy, było bardzo delikatne. 100 klatek na sekundę to nie jest nawet tak dużo przy foodowych ujęciach. No i to właściwie cała tajemnica. I tyle. Mają, oddaję głos do studio. Dzięki, Michał. Koniec połączenia. Trzymaj się tam z domu. Zobacz, Piotrze, jak wyglądają reklamy jedzenia. Za każdym razem, kiedy pojawia się coś smacznego, używane jest slow motion. I wiadomo, czasem jest potrzebne, żeby dłużej delektować się momentem wlewania coli do szklanki. Ale prawie zawsze używa się slow-mo, kiedy nagrywa się jedzenie. Nic nie lata jak galareta, nic się nagle nie przelewa, nic się nagle nie wywala. Po prostu jedzenie jest dużo bardziej korzystne, kiedy nagrywa się je w slow-mo. Swoją drogą, Piotrek, gratuluję Ci spostrzegawczości. Nigdzie w całym materiale nie wspominam o tych 100 klatkach. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, jak Piotrek to odkrył, spójrzcie jeszcze raz na ten kadr. Widzicie właśnie podgląd reżyserski, który pokazuje obraz na żywo z kamery Aria Alexa. Z informacji wokół możemy wiele wyczytać. To tutaj widzimy, że kamera nagrywać będzie w 100 klatkach na sekundę. Normalne tempo to 25 klatek, więc widać, że będzie to 4 razy wolniejsze ujęcie w slow-mo. Obok podany jest wybrany kąt sektora.
W zależności od ustawień może to być również czas naświetlania. Dalej mamy poziom ISO, informacje o ewentualnym wbudowanym szarym filtrze, balans bieli i info o dodanych lub odjętych składowych barw, czyli tak zwany tint. Od dołu poziom naładowania baterii, nazwa pliku z przyszłym ujęciem, stan zapisu, który zapali się na czerwono przy nagraniu, rodzaj wybranego nośnika, ilość czasu, jaki jeszcze pomieści karta i timecode, który pozwala zsynchronizować wideo z dźwiękiem. Tomasz Śmietanko pyta, co wpływa na sukces gotowej produkcji filmowej i jaki to ma wpływ na firmę, bo przecież Mowa Film ma jakiś cel. Pozdrawiam i czekam na więcej. Dzięki Majo, wasz stały fan. Dziękuję Tomku, że jesteś stałym fanem, bardzo cię za to lubię. Wiadomo, że czym więcej doświadczenia ma ekipa filmowa, tym istnieje dużo większa szansa na to, że to co wyjdzie spod rąk tej ekipy będzie po prostu dobre, będzie po prostu fajne. Dobre portfolio, lata na rynku, to robi swoje. Sukcesem może być to, że film będzie bardzo dobrze odebrany przez widownię. Sukcesem może być też to, że klient, który film zamówił, jest z tego filmu po prostu zadowolony i ten film spełnia oczekiwania, które były w nim położone. Natomiast jest taka jedna fajna zasada, że im więcej się nad danym filmem napracujesz, tym fajniej on wyjdzie. I widzimy to bardzo często po swoich realizacjach. Jeżeli jakaś realizacja ma trochę większy budżet i możemy więcej czasu poświęcić na przygotowania, to najczęściej te filmy wychodzą dużo fajniej i bardziej podobają się widzom. A jaki to ma wpływ na firmę? No człowieku, każda firma musi zbudować dobre portfolio. Każda dobra reklama w portfolio daje kolejnych klientów. Prosta sprawa. O, jeszcze Leon do nas wraca. Witaj Leonie, czego zapomniałeś? Jakie używacie mikrofony na planie i na kanale? To ja zacznę od siebie. Vlogi powstają w prosty sposób. Wiadomo, że są to low budgetowe produkty, które pojawią się głównie na YouTubie, więc nie wymagają jakiegoś mega genialnego dźwięku. W tej chwili, kiedy do ciebie mówię, używam pchełki Sennheisera i rejestratora Zuma H1N, który jest chyba najtańszym takim rejestratorem na rynku. I jak słyszysz, jest całkiem dobrze. Po prostu dostosowuję budżet do danego projektu. Ale jeżeli chodzi o dźwięk na planie, to nie ma zmiłuj. Jeżeli chcesz nagrać na planie dźwięk, to zawsze zaufaj profesjonalistom. Jednego z nich, Piotrka Pastuszaka, zapytamy, czego on używa. Halo, halo Piotrek? To była reklama Salatino, do której robiłem dźwięk, więc mogę powiedzieć, jakich używałem. Z tego, co pamiętam i z tego, co widać na making-offie, na tyczce użyłem mikrofonu Neumann KM185. To jest mikrofon o charakterystyce kardioidalnej. Hiperkardioidalnej. Nadaje się do wnętrz, bardzo go lubię. A jeśli chodzi o mikroporty, bo one też były, to szczerze mówiąc nie pamiętam, ale były to albo Sankeny COS-11D, albo Countrymany B6, albo jakakolwiek ich kombinacja. Zobaczcie, jaką przewagę gabarytową ma ten Countryman nad Sankenem. No właśnie, bo tam problemem były kostiumy, które bardzo utrudniały montaż mikrofonów, jak i nadajników. Mikrofony najpewniej były pod kołnierzem ukryte, a same nadajniki, no pamiętam, że u aktorki grającej tą przewodnią rolę miała go za włosami na kołnierzu. Kostium uniemożliwiał jakikolwiek inny montaż. Nadajnik łatwo się ukrył, do tego się nie odwracała, więc mógł tam być. A gdzie mieli faceci? Nie pamiętam. I ostatnie pytanie w tym odcinku. 13. Takie bonusowe. Łukasz Rogaczewski. Skąd czerpiecie pomysły? Jaracie coś? Pijecie coś? A może inspirujecie się jakimiś stronami, serwisami? Znaczy, ja bym stawiał na trawę, ale może rozwiejecie moje wątpliwości. A, no tak, na pewno palimy marihuanę. Jak trawa tylko się kończy, wsadzamy pod język co tylko się da. Bym ci pokazał, ale nie zalecają dotykania twarzy. Wiesz co, zapytajmy autorów koncepcji w Mowa Film. Pozycja na Mateusza Jemioła w Mowie o Filmie? Ja nazywam się Mateusz Jemioł, a to jest Mowa o Filmie. Jest. To lecimy. Tak naprawdę wszystko już było, więc po prostu bardzo dużo szperamy w internecie, oglądamy. I to nie tak, że zżynamy czyjeś pomysły. Po prostu budujemy swoje własne pomysły na bazie jakiegoś jednego małego zapożyczonego motywu, często tematycznie zupełnie odmiennego, ale na bazie tego pojedynczego motywu jesteśmy w stanie wygenerować zupełnie nowy i świeży pomysł. Oglądam sporo reklam z lat 90., 2000. Tak naprawdę wszystko może być inspiracją. Memy, stare plakaty,
każda sytuacja, którą gdzieś zapamiętamy, może nas naprowadzić później na fajny pomysł, lub tylko być początkiem czegoś do rozwinięcia. No myślę, że palenie nie byłoby dobrym rozwiązaniem na wymyślanie dobrych pomysłów. My i marihuanę? A na co to komu? Natomiast my mamy swoje sposoby. Przede wszystkim są to spotkania kreatywne, które organizujemy za każdym razem, jak wymyślamy jakąś koncepcję. Każdy może wrzucić swoje 3 grosze, każdy może rzucić swój pomysł. Staramy się tych pomysłów nie krytykować, tylko raczej inspirować się nimi, czerpać z nich i na ich podstawie wymyślać jakieś inne wersje, inne rozwiązania scenariuszowe. Jest to najprzyjemniejsza, a z drugiej strony najtrudniejsza część naszej pracy, ponieważ są dni, w których naprawdę ciężko jest cokolwiek wymyślić, a są dni, w których pomysły lecą jak z rękawa. Prym u nas na pewno pod tym względem wiedzie Majo, który jest na tą chwilę autorem bardzo wielu koncepcji. Mi osobiście często zdarza się reżyserować projekty, które powstają na podstawie koncepcji innych osób. Ja też, zanim zacznę pisać koncepcję, oglądam masę reklam w podobnym temacie. Mamy swoje katalogi reklam, które ściągamy z neta i tagujemy, żeby łatwiej można było znaleźć konkretny spot. To wszystko pozwala na kreatywną robotę. Jak nic się nie da wymyśleć, zawsze zostaje łazienka. Długi prysznic albo, no wiesz. Powiem o tym głośno. Najlepsze pomysły przychodzą podczas przedłużających się posiadówek na kibelku. Co? Łazienka to jest wylęgarnia genialnych koncepcji. Czy ja coś kiedyś wymyśliłem po narkotykach? A, tak, że będę youtuberem i będę miał 1000 subów w miesiąc. I to było ostatnie pytanie. Oczywiście tradycyjnie za najlepsze pytanie odcinka należy się koszulka Mowa Film. A jak? I nie musicie mi wierzyć, że moi widzowie naprawdę dostają te koszulki. Ja dostaję zdjęcia widzów w tych koszulkach. Niektórzy wysyłają mi zdjęcia tylko w tych koszulkach. Błagam, nie róbcie tak. A więc koszulka Mowa Film. Tak wygląda z przodu, tak wygląda z tyłu. Oczywiście odkażona koszulka Mowa Film, która za chwilę poleci do jednego z Was. A z racji tego, że dawno nie było planskan, to rozdam dziś 2 koszulki. Pierwsza z nich poleci do Lucio Jumpera za pytanie o czas, jaki trzeba zaklepać sobie na dane ujęcie. I druga koszulka leci do Piotra Raksimowicza, który wypatrzył gdzieś te 100 klatek na sekundę. Świetne oko, Piotrek. Lecą do Was koszulki Mowa Film. Pyk! I teraz jeszcze raz puszczę ujęcie z rzucaniem koszulki, bo nie mam drugiej pod ręką. Pyk! I to tyle, moi drodzy. Ze względu na tą specyficzną sytuację, odcinki niestety nie będą pojawiać się regularnie. Ale zawsze możecie wejść na kanał i sprawdzić na belce u góry, kiedy szykuje się coś nowego. Ja tymczasem wracam do domu i zamierzam w nim siedzieć tak długo, jak tylko się da. Trzeba traktować to wszystko bardzo, bardzo, bardzo poważnie. Dlatego jeżeli możesz, zostań w domu. A wtedy na pewno doczekasz kolejnego odcinka Planskan Questions na kanale. Zostańcie w domu. Oglądajcie reklamy. Na spacery polecam. Balkon. Zostańcie w domu. Zdrówka. Bądźmy bezpieczni. No i dbajcie o siebie. Siedzenie w domu jest fajne. Zostańcie w domu. Dzięki wielkie, do zobaczenia.